Cześć, witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w podcaście Amiga.org. Dzisiaj gościem jest Krzysztof Radzikowski. Krzysztof Radzikowski, tak, witam. Krzysztof Radzikowski ostatnio ogłosił wydanie nowej swojej książki poświęconej emulacji systemu Amiga OS 3.1.4, czyli najnowszej wersji systemu od Hyperionu, przeznaczonej do Amigi klasycznej, jak i ogólnie nurtu neoretro. No i chciałbym właśnie, żeby coś powiedział na ten temat, bo Krzysztofa kojarzę głównie z systemu Amiga OS 4, jako takiego można powiedzieć jedną z czołowych liderów naszego środowiska. I ten zwrot do 3.1.4 jest dla mnie nieco zastanawiający. Był co prawda jakiś artykuł w naszej gazetce swego czasu, jak ten system wyszedł, no ale że zdobędzie się na książkę, no to nie przypuszczałem. No ja bym zechciał coś na ten temat więcej powiedzieć, to myślę, że ja i nie tylko ja chętnie posłuchamy. No fajnie. Znaczy myślę, że to jest trochę ciekawy podług tego, co faktycznie ja wcześniej robiłem i chyba robię cały czas, chociaż w jakiejś tam innej formie. A te 3.1.4 to się w sumie zaczęło tak, że ja kupiłem sobie ten system chyba tak jak wszyscy, no bo fajnie było może kupić z ciekawości. Prawie że na początku, czyli tam nie wiem, 2 lata temu. I sobie zacząłem się bawić tym trochę tam właśnie na emulacji, bo było najprościej. I nawet mi się spodobał. I tak sobie pomyślałem, mówię, to było 2 lata temu, czy już ponad 2 lata temu, że w sumie to by się przydała taka książka, taki a la tutorial, jak zrobić ten system, postawić i doprowadzić go do ładu i tak dalej, nie? I zacząłem to sobie pisać tak dawno temu, ale później już miałem multum innych zajęć, to zresztą chyba wszyscy wiedzą, bo trochę się, że tak powiem, wycofałem. No i to tak leżało, coś tam napisałem, to leżało i ostatnio był koronawirus, nie? Więc było troszeczkę, powiedzmy, mniej dojazdów do pracy, więc można było więcej czasu na co inne poświęcić. No i zacząłem nad tym dłubać i w sumie dodłubałem wersję finalną, bo teraz, tak jak mówiłeś, jest taki preorder, ale generalnie każdy, który ma preordera, dostaje PDF-a, który już jest prawie gotowy, tam jest dużo literówek, o czym Adam dobrze wie, bo no, już czytał wcześniej. Co tu dużo mówić, cenię jego zdanie, więc lubię, jak ktoś mnie dojedzie. O, tak. No, musi być jakaś ostatnia linia, że tak powiem, rozsądku, nie? Można tak samemu tylko puścić. Ja też, jak pisałem swoją książkę, to też miałem takie zadanie swoje, że to będzie jakby moja matura, że nikogo się nie będę radził, w oparciu o swoje doświadczenia, wiedzę napiszę, ale na końcu Szymon Żyła i Leon, czyli czasownik, mi tam przeczytali, czy wszystko jest okej, okay, było okej. Okay. Nawet podwójne spacje mi Leon usunął wtedy. Wracając, no ja pamiętam właśnie 2 lata temu, że coś, miałeś taki temat na tapecie, jakieś filmy robiłeś czy coś, ale to miało się głównie skupiać chyba na emulacji systemu 3.1 na Raspberry i w sumie świetnie się stało, minął ten czas i zrobiłeś to 3.1.4, czyli można powiedzieć, że zrobiłeś coś nowego, no bo same książek emulacji 3.1 to już było trochę i artykułów różnych treści, ale 3.1.4 to jest nowość i znów będziesz pierwszy. Tak jak miałeś pierwszy podręcznik Amiga OS 4 na świecie, tak samo 3.1.4 byś miał znów pierwszy podręcznik, tak? Tak się złożyło, nie? Możliwe poniekąd tak. Znaczy z tym Raspberry Pi to jest znaczy główny jakby oś tej książki bazuje na Raspberry Pi 3. Z racji, że takie mam, z racji, że takie uważam, że na ten czas do emulacji Amiga OS jest najwygodniejsze, bo Amibian jest w wersji 1.4 za darmo, a takie Raspberry Pi 3 można tam, nie wiem, pewnie za 5 dych ze śmietnika wyrwać, w cudzysłowie, nie? Czwórka już jest szybsza, droższa, niekoniecznie może mieć to sens, Amibian jest jeszcze tam płatny, znaczy według uznania, co łaska, ale generalnie, żeby to rozszerzyć, że to nie jest tylko stricte emulacji. Moim celem w tej książce było podobnie jak Amiga OS 4 emulacja, czyli oczywiście jak to postawić na Raspberry Pi, ale też tam jest wspomnienie o WinUAE, FSUAE, czyli jak to powiedzmy postawić na emulacji. Pominąłem, jak to postawić na
prawdziwej Amidze, ale generalnie cała konfiguracja systemu kieruje się w tym, że mamy, że chcemy mieć w miarę fajny system, ale maksymalnie wydajny. Czyli to w ogóle nie ma nic wspólnego z Amiga Kit, że trzeba mieć, nie wiem, sensowną konfigurację, żeby to ładnie chodziło. Mogę powiedzieć, że ten mój system, który ja tam skonfigurowałem na tym Pi czy na innej emulacji, on spokojnie będzie dawał radę na Amidze, nie wiem, 0.30 z kartą graficzną, no bo ja to taki jestem spaczony z tymi kartami graficznymi, ale no jak nie będziemy mieli karty graficznej, to też. Ogólnie chodzi o to, że jest taki, można powiedzieć, tutorial albo przejście od gołego systemu, co trzeba do niego dodać, żeby zachować jego stabilność, ale zwiększyć sobie komfort pracy, łącznie z jakimiś tam etapami jak gry, nie wiem, WHD Load, czy jakieś multimedia, które nie ma się co ukrywać, na emulowanej Amidze się lepiej sprawdzają niż na prawdziwej, jaki by tam procesor nie był. No właśnie, jeszcze jest taka moja uwaga, bo tytuł jest tak dobrany trochę, no nie wiem czy szczęśliwie, bo książkę zatytułowałeś Amiga 3.1.4 emulacja, ale pomijając po prostu takie smaczki charakterystyczne dla Amigi klasycznej, czyli te z ROM-em, zrobieniem dyskietek, to właściwie jest nie tylko kompletny opis tego systemu, ale jest, można, jak ja to nazywam, budowanie statków w butelce, jest wszystko tam jest zawarte, bo spis treści każdy może obejrzeć i to jest nie tylko postawienie systemu, ale można powiedzieć dobór najlepszego oprogramowania, no wszystko tu jest, jak ktoś kupi, to ma komplet po prostu, nie? Mhm. Palcem tak... pokazane dosłownie krok po kroku, także myślę, że taka pozycja odświeżająca temat 3.1 jest bardzo dobra, no bo to już może być, że zawarta cała wiedza w tym, tak? No myślę, że cała to nie, no to, wiesz, ja już mam takie doświadczenie na wcześniejszych książkach i szczególnie na 4.1, że ja po prostu jakby robiłem krok po kroku, dlatego to jest tak śmiesznie zrobione, że spis treści jest na samym końcu i indeks programów, które użyłem, też jest na samym końcu, z racji tego, że moją wizją tu było to, że każdy ma takiego tutoriala, jak chce faktycznie dokładnie coś tam dowiedzieć się, nie wiem, co to jest XPK i tak dalej, to wchodzi sobie w indeks, szuka XPK i skoczy do właściwej strony lub po spisie treści skoczy do właściwego rozdziału, ale tak to jest krok po kroku, jak ja to stawiałem i budowałem. Oczywiście kilka razy się myliłem, czyli nie zrobiłem tego, powiedzmy tak, wiesz, jak to się robi na filmach, że zawsze wszystko działa, nie? Miałem kilka powtórek, ale generalnie każdy z tym powinien sobie postawić od gołego systemu 3.1.4, który jest jednak mocno ulepszony w porównaniu do 3.1, czyli omija nas tam patchowanie tak. Amiga OS, żeby były duże dyski i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc ogólnie ten system jest całkiem, mówimy o klasyku, nie? Jest całkiem przyjemny i fajny. No, jest naprawdę ciekawy, zobaczymy, czy będzie faktycznie 3.2, bo nim ma być, ale te prawa i tak dalej, no to nie wiadomo, co to będzie. No, w każdym razie dobrze się złożyło, że opisujesz to właśnie w takiej kolejności, jak każdy będzie to robił, instalacja i konfiguracja i tak dalej, także tu z tej strony jest dobrze, bo tak to powinno wyglądać, indeks na końcu, to też spotkałem się w e-bookach, też się to spotyka. Pytanie moje jest takie, czy będziesz w ogóle robił wersję angielską, no bo to jest coś, co się nasuwa od razu? Mhm. Masz coś takiego na myśli, czy jeszcze nie myślisz o tym? Mam, ale to wiesz co, to zależy, dlatego to jest wydanie komercyjne, nazwijmy to, bo są dwie opcje. Wersja łatwiejsza, że książka zarobi tyle, że będzie stać mnie na zatrudnienie, powiedzmy, jakiegoś profesjonalnego tłumacza, którego i tak pewnie będzie trzeba sprawdzić, bo wątpię, żeby był amigowcem. I on mi to przetłumaczy w miarę prędko i bezboleśnie. I wtedy nie wiem, ile taki tłumacz nawet bierze za stronę. Czy 40 zł od strony. Przysięgły. 40 zł. U mnie w mieście 270 40. Stron, 280. No. To z ciekawości, ale czekaj, bo siedzę na taborecie i mogę się obalić. To zrobisz inaczej. No, to zrobisz chyba inaczej. Nie zarobi ta książka. Przekleisz to do A4 i mu zaniesiesz w takiej formie. No, ale to, to są dużo pieniędzy, bo właśnie pozwoli, że wtrącę coś, bo ludziom się wydaje, że w ramach hobby powinno się robić wszystko za darmo, a oni sobie nie zdają sprawy, jak to wygląda od
że tak powiem, drugiej strony, prawda? Tak samo no, jak... Nikt mi za darmo nie tego nie przetłumaczy, to jest No, jasne, to tylko chodzi, pewien. ale jak się kogoś poprosi, no to wtedy nie ma chętnych jakby, się zapadają pod ziemię, no to jest pewien brak konsekwencji. A i już następna rzecz mi się tutaj nasuwa, ta sama sytuacja z drukiem, jakbyś chciał zrobić druk, no to przecież musisz na przykład włożyć 2000 i siedzieć na tym na mieszkaniu i modlić się, żeby ci to zeszło. No i tu pytanie, czy myślisz też o druku? Tak, tak. Znaczy generalnie ta wersja angielska jest bardziej realna, no bo jeśli miałbym więcej, bo wtedy to już zaczyna być wszystko, jeśli będzie mi się chciał, jeśli będę miał czas, no to ja jestem pewien, że jestem w stanie to sam przetłumaczyć, nie w tempie ekspresowym, tylko w jakimś tam tempie, no bo mimo, że mój angielski jest no, szczególnie według tutaj rodaków określany jako słaby, no to myślę, że jakoś tam ogarnę. Na poziomie zagranicznym, że goście zrozumią, że mają zainstalować nie wiem, Aweba, a nie krowę, nie? Ale to będzie musiało trwać, bo to już będzie trudniejsze dużo. A wydanie papierowe, to nigdy nie było, ta książka nie jest pomyślana jako wydanie papierowe z automatu, więc to pewnie też trzeba by nad tym posiedzieć. A jeśli bym to miał w ogóle robić, to wydaje mi się, że w ogóle w dzisiejszych czasach to jest chyba bardziej kolekcjonerka, więc może lepiej coś takiego wydawać jako, nie wiem, limitowane 50 sztuk czy coś takiego i w jakimś fajnym wydaniu i wtedy powiedzmy tam cena za książkę 100 czy nie wiem, może 200 nawet nikogo nie obchodzi, bo idzie to na półkę, do gablotki i tak dalej. Ale tak fizycznie, no to wiesz, jak ja zrobiłem tego na razie e-booka i na razie jako PDF, bo jeszcze nie jest skończony, mam wizję taką, że to będzie w formatach normalnych e-bookowych dostępne też, ale to jest na tyle fajnie zrobione, że no, klikasz sobie, wiesz, dany, nie wiem, program, czy tam stronę, czy rozdział, ci sam przeskakuje. No to jest bardzo wygodne według mnie, nie? No tak, to jest tak zrobione trochę jak na tablet. No. I zawsze mogę to zaktualizować w jakimś tam formie, nie? No bo dlatego tak już jest właściwie już jest dostępne, jak ktoś zrobi tego preordera za 40 zł, no to już tą wersję taką z literówkami i tak dalej dostanie, ale ona jest na tyle według mnie okej, że już można sobie zacząć stawiać system i tak dalej, nie? No powiedz jeszcze, jak można nabyć tą książkę, bo zdaje się, że działasz sam. Tak? Tak, no to jest tak, to też chciałem zaeksperymentować, bo nigdy tego nie robiłem. Zawsze Adam Zalepa zajmował się tą, powiedzmy, brudną robotą. Ja byłem odpowiedzialny za pisanie tekstu, po prostu robienie screenshotów i tak dalej, ale tutaj sobie stwierdziłem, że chcę spróbować, jak to jest napisać samemu, złożyć samemu. No i powiedzmy wydać, no to nie jest profesjonalne wydanie, ale wydać to samemu, czyli tam u mnie na stronie jest formularz, gdzie się przychodzi, podaje się maila, ja wtedy odpisuję, czy faktycznie ktoś dany jest na pewno zainteresowany nabyciem, no i wtedy nabywa się to przez, nie wiem, albo przez konto, albo PayPala, albo coś takiego. Ja też się uczę tego, ale chciałem właśnie zobaczyć, jak to się robi samemu i faktycznie ten skład książki w tym, co ja używam, czyli Pages, no da się to zrobić, nie? Ale podejrzewam, że jeśli to miało być taka coś więcej w przyszłości, to trzeba przejść na coś bardziej sensownego. Na Amidze niestety nie próbuję tego robić, bo chyba na Page Streamie mógłbym teoretycznie robić, ale on i tak na X5000 nie działa, więc nie ma problemu. Coś tam jest chyba w oparciu holub można by było. Tak, coś tam jest zwalone. Czyli właśnie można powiedzieć, że twój model sprzedaży to jest taki trochę jak tego Andrasa, co robi holub, tak? Można powiedzieć, to nie jest taki typowy sklep, tylko po prostu kupuje się bezpośrednio autora. No tak, no wiesz, dużo osób teraz tak podobno robi. Taki self-publishing jest bardzo modny i fakt, że w takim profesjonalnym, powiedzmy, środowisku jest jeszcze profesjonalna korekta do tego i tak dalej. No, ja to robię samemu, ty mi pomagasz oczywiście, ale ogólnie no to robimy to tak z przymrużeniem oka, ale i tak czy siak, no te 270 stron tej treści, powiedzmy, powstało. No to Wiem, właśnie patrzę na to, no i są pewne rzeczy poprawione w stosunku do tej książki twojej pierwszej OS 4, co miałeś tam trochę, bo ja recenzowałem twoją książkę wtedy, tam trochę narzekałem na zrzuty czy coś, tutaj już jest to poprawione, już te zrzuty są większe, takie już to wszystko widać jest po prostu.
łopatologicznie, można powiedzieć, jest przekazana. No nie, ja jestem szczery, jak mówię, jak jest. Jest duży progres w stosunku do tamtej pierwszej książki, także jest przyjemnie. Przyjemne to jest w odbiorze, masz, że tak powiem, swoją taką jakby, może nie wiem, czy to nazwać layout, czy krój, czy coś inaczej. To wygląda, jest inna tak twoja książka od książek Zalepy, czy mojej, po prostu swoją taką. Widać, że masz jakiś taki swój pomysł na to. Co jeszcze możemy powiedzieć na ten temat? Tutaj, co możemy jeszcze powiedzieć? Do końca sierpnia jest preorder i później już w cenie 50 zł będzie do nabycia i co jeszcze? No i generalnie, bo książka ulega poprawie, myślałem, że ją szybciej poprawię, ale ostatnio znowu mi się ten rozlazło, więc to jest też taki system motywacyjny dla mnie, żeby ją do końca sierpnia poprawić. No i zobaczymy, co dalej, no bo generalnie teoretycznie sytuacja jest rozwojowa. Myślałem też, żeby do książki był cover CD dodany. Może to jest jakaś tam wizja na kolejny projekt, albo może książkę, na pewno o 3.1.4 ja tu też wszystkiego nie zawarłem. No też na przykład nie opisałem, jak zrobić z 3.1.4 coś takiego, jak jest Amikit. Albo jak odpalić 3.1.4 na jakiejś biednej konfiguracji, no bo to też pominąłem, czy na prawdziwej Amidze. I tu w książce jest wspomniane, że tam przy procesorach typu 040 to tam jest tam sytuacja z bibliotekami, tam się trzeba troszeczkę tam niedużo pobawić. Więc no nie wiem, no może 4.2 wyjdzie i wtedy trzeba będzie od nowa coś napisać, ale myślę, że prędzej wyjdzie 3.2. No. Możliwe, bo to taki trochę system sondażowy jest, było zainteresowanie, teraz się może o tym dużo nie pisze, nie mówi, ale myślę, że sporo ludzi to używa i można powiedzieć, wyszedłeś na czas naprzeciw. To jest temat świeży, dosyć świeży i fajnie, że to się podjąłeś. No trochę tak niespodziewanie to wyskoczyło, ale miłe niespodzianki zawsze są mile widziane. No. Wiesz, sam dobrze wiesz, że ja fanem Hyperionu nie jestem. No ja mam ale podobnie. Ale co by nie mówić i o tych tam sprawach, że jednak... No szacun, pewnie to jest spowodowane finansowo, no ale no żyjemy, no nie żyjemy w próżni. Każdy musi na coś tam zarobić. Ale mimo tego fajnie, że coś zrobili, odświeżyli to 3.1, które chyba najbardziej wśród amigowców było lubiane. No i to jest może dobry prekursor do rozwoju wersji klasycznej, no bo jak jest takie zapotrzebowanie, ludzie chcą tego klasyka używać, czemu mają nie mieć lepszego systemu? No trochę wymyślanie długi raz tego samego, no ale okej. No tak, to fakt. No. Dobra, Krzyśku, to co jeszcze? Tyle w temacie książki? No nie wiem, możemy powiedzieć, jak już się pisze, bo ty pisałeś też książki i tak dalej, jak to jest twoim zdaniem napisanie książki, bo może kogoś zachęcimy, żeby... No, sam sobie napisał jeszcze. Z napisaniem książki, jeżeli ktoś chce pisać książki amigowe, no to jest dobrze współpracować z Adamem Zlepą, dlatego że on w tej chwili się poświęcił temu całkowicie i dużo rzeczy takich naszych niedogodności odpada jako autorowi, czyli nie musimy się martwić o sprawy takie prawno-podatkowe jakby. I Adam Zlepa też zajmuje się, można powiedzieć, składem tych książek, nie dystrybucją, bo jednak największym chyba ciężarem dla takiego autora, co chce iść w self-publishing, to jest właśnie zajmowanie się dystrybucją, wysyłką i ewentualnymi reklamacjami. Natomiast plusem na pewno jest taki, no, że raz, że jest bezpośrednio się nagradza autora, można powiedzieć, a drugi taki, no, może być początkiem czegoś większego jednak, bo to niespodziewane, że wszystko musi być pod jednym parasolem. Przecież jakby tak wszyscy myśleli, to by nie było sklepu w Stanach, tylko byłby dzisiaj tylko Leaman sam na przykład, nie? No tak, to jest fakt. Tu jest akurat z tobą sytuacja taka, że ty nie masz jakichś ambicji na sklep, tylko występujesz jako autor, który jest znany, już coś zrobił w temacie książek, także jakby ktoś chciał napisać książkę, no, z takich tanich programów do składu współczesnych to Affinity Publisher, który jest i na Apple, i na Windows, to bym polecał. Już się ta promocja skończyła, 50% covidowa, to teraz normalnie cenisz 240 zł i tak, to jest to. Fajna cena. To jest fajna cena, bo to jest nieuwiązanie się do modelu w chmurze, tak, to robi Adobe i polecam to. W serii to robi, to jest firma z tradycjami. Żaden troll patentowy tego nie wytnie, bo oni rozwijają programy od DTP od lat 80. Także można temu zaufać.
I zwłaszcza, że aktualizacje są dosyć często, chyba co 2 miesiące z aktualizacja, dosłownie przedwczoraj znów była aktualizacja jakaś. To jest super sprawa i tą stronę bym poszedł. Natomiast wydawnictwa jakieś, no to oprócz Zalepy, to jeszcze może wydawnictwo jest Poligraf. To tam jest zrobiony taki model, że 75% idzie dla autora, z tym, że musi mieć swój wkład finansowy. Plus dla autora jest taki, że jest, zyskuje sieć dystrybucji, no bo to wydawnictwo ma tam kontakty z hurtowniami i księgarniami. No i minus jest taki, no, że mu trzeba zaryzykować swoją gotówkę. No i tutaj autor ustala cenę, bo jeżeli ustali cenę za wysoką, no to mu to nie zejdzie i zostanie z tymi książkami, odeślę mu po prostu, a jak ustawi za niską, to nie zarobi. No, także widzę te dwie opcje. Albo po prostu u Zalepy to zrobić, albo samemu i wtedy wersja druk idzie przez firmę typu Poligraf. Ewentualnie by ktoś chciał robić samego PDF-a, no to może sprzedawać. To najprostsza platforma sprzedażowa to jest wtyczka WooCommerce na WordPressie. To można, daje się spiąć z PayPalem i z innymi płatnościami. Tak, to mam zrobione tam w sklepiku Amiga.org. To są, można powiedzieć, bez zagłębiania się w jakieś dziwne ścieżki, to są takie najprostsze, sprawdzone rozwiązania. No. Okej. Okay. No to myślę, że warto próbować, no. Ale ostrzegam, że to jest trochę pracy, no bo to się tak wydaje, ale trzeba jednak posiedzieć tam się, to już wcześniej też testowałem, no to testujesz, patrzysz, czy to działa, później mówisz, to może jednak przeinstaluj jeszcze raz, żeby pokazać krok po kroku, bo czegoś zapomnisz, tak. Starasz się, żeby to było no, a la łupatologicznie, nie? To co prawda mi w tej książce początek jest bardziej łupatologiczny, ale później już nie piszę, że naciśnij klawisz proceed na przykład, nie? No, ale na początku chcę pokazać, dlaczego taka jest filozofia na przykład w tych systemach amigowych, nie? No więc to jest, ale to też jest fajne usystematyzowanie wiedzy, no bo jak ja coś zapomnę w 4.1, to zawsze mogę sięgnąć nieskromnie powiedziawszy do swojej książki, nie? To ja mam podobnie z blogiem, no ale powiem szczerze, tak, 3.1 nie leży w kręgu moich zainteresowań, to ta książka akurat mi się podobała też na takiej właśnie zasadzie, że pewne rzeczy sobie można przypomnieć czy usystematyzować. No, nie także jest, nie wydaje się książek za często, Amiga jest jedną do roku, można powiedzieć, przeciętnie, także myślę, że można zaszaleć, no, od siebie mogę dodać. Dobra. No, tyle, no to ja myślę, że... Tyle w temacie promocji, Krzysztof. Mam nadzieję, chyba, że spotkamy się przy... Będziemy się spotykali częściej, a nie przy wydawaniu książek, bo wtedy będzie tak rzadko. Tak, tak. No dzisiaj ty jesteś gościem u mnie. Może kiedyś mnie zaprosisz do siebie, to weźmiemy inny temat na tamte. Możemy zawsze live'ika zrobić, bo ostatnio oczywiście się to mocno zrobiło, a jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłem na live'ie. Może będą jakieś dzikie pytania. Bardzo chętnie. No to powiedzmy, że jesteś pierwszy w kolejce do koszenia. Możemy tak ustalić. Okej, okay, dobra. A ustalimy, kiedy to zrobimy. Kiedy jest, może, nie wiem, czy wakacje, czy może już po, bo to już też ludzie teraz są w rozjazdach, chociaż niby nie powinni być. No to już inna kwestia jest. Tak. Dobra, to dziękuję ci za dzisiaj i za obszerne informacje, za udział po prostu w naszym podcaście i no i do zobaczenia, do usłyszenia. No, dzięki. Więcej odcinków, nie? Bo ostatnio to się obijasz ze swoim podcastem. No trochę, no ale będę miał więcej czasu. Ty a podcastik ten chociaż też raz na jakiś czas, nie? Okej. Okay. No, spróbuję. Nie obiecuję, ale spróbuję. Dzięki. Elegancko. No hej.